Hej, siemano ludziska, z tej strony Mr. Shibo, a to jest gra Puzzle Quest Challenge of Worlds. I co można o tej grze powiedzieć? Jest to typowa gra układankowa. Ale co mnie bardzo ucieszyło? Jak wygląda dźwięk? Wyłączony, bardzo cicho, cicho, łagodnie, normalnie, głośno. Są w ogóle przejrzyste opcje, bardzo ciekawe. Podoba mi się ten system. I dodatkowo, stwórz bohatera, wybierz podobiznę. I co jest fajne, na każdą z czterech klas, bo mam do dyspozycji cztery klasy, druida, rycerza, wojownika i czarodzieja, są cztery różne arty, czyli jeżeli chcemy na przykład sobie zagrać rycerzem, nie podoba nam się ten na przykład gościu, to możemy zagrać tym. Chociaż ten jest jeszcze gorszy według mnie. No ale widzicie, mamy zawsze po cztery arty do każdej klasy, co jest według mnie bardzo fajne. Są one wykonane w taki, jak widzicie, też przyjemny sposób. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. No i to oczywiście też umiejętności. Tutaj druid opiera się na zielonej i żółtej mannie, pokonują w ten tam bla bla bla. Rycerze tam są na czerwonej i zielonej mannie. Wojownicy chyba byli na wszystkim. Bo z wojownikami bardzo dużo grałem też. No i mamy też na przykład czarodzieja, który tutaj może sobie kastować też różnego typu zakręcia. Ale okej, pokażę wam wojownika. Mr. Shibo. Dobra, i zobaczcie. Wielu twierdzi, że rytm wszechświata wyznaczają niekończące się cykle. Cykle życia i śmierci. Cykle wojny i pokoju. Cykle światła i ciemności. Gdyby była to prawda, znaczyłoby to, że na ziemiach agariańskich rycerzy zbyt długo panował pokój. Ich królestwo od wielu już lat rozkwitało w spokoju. Ale wkrótce ta część cyklu dobiegnie końca. Rozpocznie się kolejna. No jak widzicie, bardzo ładnie też wszystko wykonane graficznie. No i to jest podobne naszego bohatera. I questy. Mamy też oczywiście swoją cytadelę, którą możemy rozbudowywać. No ale mam też, możemy podejmować się misji. Rodzinne spotkanie, tak. No i oczywiście te rozmowy są przeprowadzane w taki sposób. Możemy oczywiście pominąć całą cutscenkę, ale ze względu na to, że fabuła jest tutaj taka dosyć fajnie zrobiona. Możecie sobie poczytać, dam wam chwilę na to. Jest normalnie, no bardzo ładnie wszystko w ciekawy sposób ujmowane. I do tego właśnie ta taka, przynajmniej się trochę bajkowa grafika dodaje. Udało ci się tam odwiedzić, idź do swojego ojca w Syrii. Dobra. No i widzicie, wszystko odbywa się jako tako w układaniu systemu na zasadzie takich mini-questów. Tutaj bodajże chodziło o to, że... Ja nie wiem, przynajmniej o co. Ja tą grę jakoś fabularnie nigdy nie grałem, bo zawsze bawiłem się, po prostu lubiłem tego typu gry. No ostatnio wsiąkłem do niej na... Powiem wam tak, chciałem sobie pękniętą tarczę, tak, dostałem od niego pękniętą tarczę jako tam ostatnie życzenie dziadka, no i w ogóle wow, fajnie. No, pęknięta tarcza, jeden punkt doświadczenia. O, i taki ładny, głośny dopisek, challenge complete. Mam tutaj właśnie naszą tarczę. Tutaj mamy wszystko w sumie. Wierzchowiec. Możesz skrywać wierzchowca, jeśli zbudowano lochy, pokonano bestie. Tak, bo możemy rozbudowywać właśnie. Możemy rozbudowywać nasz zamek, a to już wam mówię. I tutaj możemy teraz oddać zadanie. Podaj mi się misji, kukła. O. Tutaj jeszcze właśnie, że Syrii wszystko dobrze i dostaniemy pierwszą misję treningową. Dostaniemy tutaj właśnie pierwszą misję treningową, jaką będzie pokonanie kukły. No i tak wygląda walka. Mam tu okrzyk bojowy. Zbierając czaszki zadajemy obrażenia naszemu opotentowi. Zbierając właśnie gemy, zyskujemy tutaj mannę. Widzicie, potrzebujemy na przykład tutaj 6 czerwonej manny i 4 żółtej, żeby wykonać zakręcie. Pokażę wam, jak to działa. Zbieramy sobie teraz na przykład, gdzie to jeszcze czerwona, potrzebujemy czerwonej manny. Nie widzę nigdzie. To zaraz rozbieram. Chcę wam po prostu pokazać, jak działają tutaj perki. O. Dobra. Tutaj mamy czerwoną manę. O, i używamy. Losowo tworzy czaszkę plus 5. Okej. Bam. I czy się różni ta czaszka od tej? Tym, że jeżeli zbijemy z tych czaszek, widzieliście, dodajemy po jednym obrażeń, a ta zadaje 5 plus jeszcze wysadzenie na danym obszarze wokół siebie
klocków, które trafiają właśnie tutaj do naszej ręki. Jest to bardzo, bardzo fajny system i dzięki temu też można niesamowite kombosy łączyć. No ale dobra, może nie przedłużajmy też tej walki, bo to jest treningówka. Staram się to jak najszybciej zakończyć, żeby właśnie pokazać wam, jak już wygląda też całość w środku gry. Jak wygląda właśnie system questów, bo są... Jest fajne to, że są questy podzielone na powtarzalne i niepowtarzalne, czyli takie, które możemy robić w kółko do upadłego i takie, które... No jeszcze raz musimy trafić. Takie, których na przykład zrobimy raz i ten, i są skończone. A, tak. Odnosisz zwycięstwo! Właśnie. I za zwycięstwo zdobywamy podstawowe punkty, dodatkowe, no i za spryt, czyli zadanie wykonane. Umiejętność, którą mamy, zaawansowana walka. Przyjmij. Dobra, i tutaj dostaniemy bodajże... będziemy musieli walczyć teraz z rycerzem, który już będzie starał się nas kontrować. I w takim momencie, jak już mamy przeciwnika, który zaczyna z nami walczyć, najlepiej sobie po prostu już teraz nie szczędzić i od razu robić podstawowe rzeczy, czyli jak tylko możemy atakować. O, właśnie. I teraz my dostaliśmy za 5 aż. I na tym w sumie to polega, na wymianie ataków. Także myślę, że no, mi się ta gra bardzo ze względu na system podoba. O, co to było? Pęchnięcie. Niszczy wybrany przedmiot, za zniszczenie otrzymuje punkty. On zniszczył w tym momencie tą czaszkę plus 5, dzięki czemu zadał nam od razu bazowe obrażenia, te, które mieliśmy tam dostać ze względu na tą właśnie czaszkę. I nie wygląda to póki co najlepiej dla nas. Jak widzicie, gra jest bardzo... To jest praktycznie losowe, co nam spadnie z góry, więc możemy to tylko poprawiać niektórymi skillami. Chcemy, czy... O, wysysanie manny. Jak brak dostępnych ruchów jest, wysysa całą mannę, jak jest... no właśnie, jaką mamy na mapie. I dzięki temu musimy zbierać od nowa. Czyli jeżeli na przykład kombiliśmy sobie po jakieś większe zaawansowane zaklęcie, no to możemy sobie już to dodać. I... O właśnie, piątka. Za 5 lub 4 zebrane w linii dostajemy dodatkowy ruch. Czyli dzięki temu można tworzyć naprawdę... potężne kombinacje punktów, które... O, właśnie, tam nas ubiegł. Które pozwoliłyby nam na przykład na robienie kombosów po 3-4 ataki. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. O, nie. No i chyba będzie pierwsza porażka, bo sądzę, że może nie udać nam się tego tutaj wypracować. Te wszystkie takie bloczki razy ileś, to one po prostu... mnożą razy tyle ilość tych kuli, które zebraliśmy tutaj. I jest to bardzo, bardzo fajne. No, to miało być moje. Dobra, mamy jeszcze maksimum. Maksymalnie dwie czaszki możemy przyjąć na siebie. Więc albo my musimy zacząć teraz mocno niukować tutaj, albo po prostu będzie zaraz. Zaraz będzie po nas. Weźmy, użyjmy okrzyku bojowego. Może jeszcze jednego. No i dupa. No i przegraliśmy, ale też dostajemy za to jakiś profit. No Jezus Maria, zaawansowanie szkolenie bojowe. Dobra, jeszcze raz. Jak widzicie, gra jest w takim stopniu losowa, że mimo, że to nie zależało od nas, że źle układaliśmy puzzle, no to... No to mimo to przegraliśmy. Jak widzicie, teraz od razu mamy my większego farta w układaniu i od razu w tym momencie, widzicie, 22 punkty życia zostały już tylko naszemu oponentowi. I polega właśnie cały szkopuł na tym, że nie można się zniechęcać do tej gry. Przyznam, że wściekać się idzie przy niej. Niesamowicie czasami, jak na przykład trzecia czy czwarta próba pod rząd... O, tutaj był błąd z mojej strony. Trzecia, jak czwarta próba pod rząd po prostu powoduje to, że dalej przegrywamy i zaczynamy się zastanawiać na takiej zasadzie, kurde, dlaczego? Grało, nie lubisz nas. Dobra, posłuchajmy sobie czaszkę tu. Aha, on ją teraz zniszczył, dobra. My tam sobie rozwaliliśmy kolejny punkt. Teraz dwa mocne uderzenia. Trzecie. No jak widzicie, teraz my mamy po prostu taką fazę, że on nam ustawia klocki, a my po prostu sobie łapiemy z tego czaszki. I to jest właśnie to... O, czwórka, piątka. Bardzo ładnie tam przed chwilą cztery punkty poszły. No i znowu dostaliśmy my ustawioną czaszkę pod nos nam. Dobra, teraz jakby tutaj coś zrobić, co by tu można zrobić.
A weźmy to złoto na przykład. Właśnie złoto też mamy tutaj. Za złoto możemy ulepszać nasz zamek oraz kupować przedmioty. I złoto, zasadniczo rzecz biorąc, itemy nie są drogie, ale na early gaming, no to niestety bardzo by obciążyły nasz budżet. Dobra, tutaj ładnie. I teraz dostaliśmy znowu 10, za zwycięstwo otrzymujemy także, czyli bonus, no i dodatkowo za spryt. I bierzemy awans. No i właśnie to chciałem wam jeszcze pokazać. Otóż to, że poznajemy nowe zaklęcie, to są jeszcze Mistrzostwo Ziemi, czyli więcej klejnotów dostajemy. Tu macie wszystko rozpisane zresztą. Szansa na dopasowanie, na dodatkową turę po dopasowaniu klejnotów. Więcej manny takiej i takiej. Tutaj mam to samo, tylko że z czerwonymi, żółtymi i niebieskimi. Dodatkowo walka, którą zawsze trzymam wysoko jako wojownik. Czyli obrażenia od czaszek i wszystkich dodatkowych ataków zwiększone procentowo. 3% szans na dodatkową turę po dopasowaniu czaszek, to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo przydatne. No i 1,5% na dopasowaniu szans na dziką kartę po dopasowaniu czaszek. A dzika karta to są właśnie tego wszystkiego rodzaju bonusy, czaszki plus 5 i tak dalej. Spryt, czyli zwiększenie efektu dzikich kart, więcej doświadczenia i złota za pokonanie wrogów. Szansy na dodatkową turę po dopasowaniu monet i dzika karta po dopasowaniu monet. No i morale, czyli zwiększenie życia. Po fiolety, czyli punkty doświadczenia, które możemy też biernie zbierać na mapie. Rozdajemy sobie na przykład jeden punkt, zawsze. Dużo się to nie różni między, na przykład jeżeli mamy jeden punkt, a trzy, bo to kosztuje dwa punkty, tutaj wam pokazuję, dwa punkty. Magie niektóre kosztują 3, 2, 3 i 1, a na przykład walka kosztuje 1 i na przykład i właśnie też odporność na wszystkie czary, ale to jest nam... A zobaczmy na przykład co, jeżeli rozdamy walkę wszystkie 4 punkty. Mamy już 36%, 5% szans na ten, na dodatkową turę po dopasowaniu czaszek i 2,5% na dziką kartę. I zaawansowana walka, nagroda, jeszcze jeden punkt doświadczenia dostaliśmy. Ale nasz bohater poznał też... ekwipunek. Poznaliśmy też dodatkowe zaklęcie, dzika mądrość. Niszczy wszystkie żółte i niebieskie klejnoty i daje plus 1 doświadczenia za każdy zniszczony klejnot. No jest to bardzo fajne. I widzicie, tu mamy tyle zaklęć. Właśnie, mając 50 punkt poziom postaci. A to nie jest trudne, bo ja w sumie na mojej najlepszej postaci miałem chyba 30 któryś. No. Tak. Maksymalna liczba stworzonych czasów 3-10. I wyobraźcie sobie, że robimy coś takiego. Mamy na przykład jeszcze stuna, bo jeżeli pojmiemy jakiegoś przeciwnika, możemy coś rozbudować. Nie możemy jeszcze. To może wam pokażę to już teraz na zasadzie być. Kontynuuj przygodę, tak. Jeden gracz. Pokażę wam to na zasadzie mojego wojownika, którym grałem sobie ostatnio. Dobra. I nie, to nie jest mój. Dobra, to ten mój był, ten mój się usunął w takim razie. Okej, okay, twoja cytadela. Zbudujmy lochy. I pokażę wam jeszcze jak wygląda pojmowanie tych wrogów. Tu możemy chyba... właśnie, to są misje powtarzalne, czyli patrol. Przyjmijmy ją. Mamy przejść sobie tutaj. I szkielet stanął nam na drodze. No dobra. Nie możemy niestety z nim tu nic zrobić. A może możemy... Może możemy cośkolwiek innego? Nie możemy. Dobra, no to może pokonajmy go jeszcze dla sportu. Albo nie. Dobra, zrobimy to inaczej. Wyjdź, tak. Wyjdź. Chciałbym poszukać jakąś taką postać, na której będę mógł pojmać już jakąś... Jakąś postać taką wolno stojącą. Cytadela. O, dobra, tu już mamy lochy. Pytanie za 100 punktów, tylko czy mamy... Czy mamy to jeszcze coś innego? No dobra. Spróbujmy pojmać jeszcze jakiegoś potwora. Może się uda nam. Może się zespanuje gdzieś. Pomocna dłoń. No i to już oczywiście są postacie poboczne, które później się do nas przyłączają. Dobra, pomiń. Tu pamiętam, że jak tutaj robiliśmy zadania, to nam się tu w pewnym momencie pojawiał losowy przeciwnik. Mam nadzieję, że teraz też się pojawi. O, właśnie. I to jest nietoperz. I możemy spróbować, nie możemy go próbować pojmać, niestety. No, ale miejmy nadzieję. Dobra, wiem.
Chciałbym wam jeszcze pokazać, jak wygląda tutaj pojmowanie właśnie przeciwników. Mam nadzieję, że uda mi się wam to pokazać. Najczęściej na tym miejscu i na tym pojawiają się jakieś losowi przeciwnicy, których możemy pojmować. Dlatego też mam nadzieję, że uda mi się za chwilę kogoś tutaj zespawnować. Inaczej, może opowiem wam po prostu pokrótce, że nic się nie pojawi. Tu mamy co, orka chyba. Czemu nie możemy ich pojmować? O co chodzi, gro? No, tutaj cytadela. No, podobno mam przecież więzienie. No to zbudujmy jeszcze wieżę maga sobie, o. Dobra. Nie możemy jeszcze go... Okej, może wam powiem ogólnie, na czym polega jeszcze pojmowanie. Pojmowanie ogólnie polega na czymś takim, że mamy do ułożenia właśnie puzzle w taki sposób, żeby wyczyścić cały właśnie pulpit, wszystkie puzzle, które były, z tego, że... Zostało nam po prostu zero, sorry, zapętliłem się trochę w myśleniu. Że po prostu nam zostało zero, musimy oczyścić całą planszę ze wszystkich puzli, czyli po prostu ustawiać je w odpowiedniej kolejności. I na tym w sumie to będzie polegać. Także, cóż, myślę, że ta gra wam się podoba. Jest ona dostępna jako gra darmowa, o ile dobrze pamiętam, w niektórych źródłach. I nie myślę tutaj o źródłach wcale pirackich, tylko bodajże było to dzisiaj z większym. Patrzyłem, zamieszczę zresztą wam link do strony. Także jeżeli będziecie chcieli sobie pograć w tą grę, serdecznie zapraszam. A z tej strony był to Rashibo. I cóż, miłego dnia, bo słońce ładnie świeci. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie padać tak jak parę dni temu. Także cóż, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!